ja mu zaraz pokażę. Halo, proszę pana. Nie sądziłam, że pojedziemy na wycieczkę kamperem w Halloween. Kiedyś tam było cmentarzysko. A my śpimy tam u góry, patrzcie na to. A tutaj są nasze kupy. Halloween. Pora na polowanie. Słyszałeś? Cukierek albo psikus. Hejka, kochani, nie uwierzycie, co się stało. Mamy kampera. Ale tylko na weekend. Jesteście ciekawi, skąd go wytrzasnęliśmy? Jeśli tak, zostawcie łapki w górę i oglądajcie do końca. Hej, Mikuś, chodźcie przytulić. Dzieciaczki, proszę was trochę ciszej, ja tu pracuję. No mama, i sobota! Mamuś, nikt ci nie kazał robić w naszej bawialni biura. Czemu się przeniosłeś z taty kęciapy na strych? Wybacz, ale nie wytrzymał kolejnych kilku miesięcy z tatą w jednym pokoju. Zresztą wiecie, jak ja tam bałagan. Tak, dobrze słyszeliście. Tata ma kęciapę. Ale nigdy wam nie pokażę. Bo musiałby tam posprzątać. Co tam, rodzinka? Andrzej, błagam cię, muszę coś przygotować na poniedziałek. Spokojnie, żonka, jest sobota, wyluzuj. Wiem, że tego nie zrozumiesz, kochanie, ale niektórzy muszą też popracować w sobotę. Spokojnie, dobra, będziemy cicho. Dobra, dzieciaczki, chodźmy na dół. Tylko bądźcie cichutko. Co za nerwus z tej żonki? Ognisko. Okej, łazienka wolna. Ktoś chce skorzystać? Nie, dzięki. A ja popływam łódką. Ciekawe, czy naprawdę istnieją takie fajne kampery. Chyba nie. Podróż kamperem to musi być super przygoda. To może pojedziemy? To jest myśl. Zaraz znajdę jakąś wypożyczalnię kamperów w internecie. Tak. O nie, mama zabrała mi telefon. Musimy się dorwać do laptopa taty. Dzieciaczki, ciszej tam. Dobra, wyszukamy wypożyczalnię kamperów. Mam, ta będzie świetna. Bez kamer. Pod filmikiem zostawię wam link do tej wypożyczalni. Ale przecież nam nie pożyczą. Wypożyczą. Widziałaś, ktoś znów zaparkował na moim miejscu? Ja mu zaraz pokażę. Halo, to moje miejsce. Proszę tu nie stawać. Halo, proszę pana. Cześć, tata. Co wy tu robicie? To nasz nowy kamper. Pakujcie się. Jedziemy na wyprawę. Aż się boję zapytać, skąd go masz? Nie pytaj, tylko się pakuj. No już nie kłóć się z panem. A wy co? Wygląda na to, że jedziemy na wycieczkę. Zawsze marzyłam, żeby pojechać kamperem. No już pakuj się. Ruszamy na wyprawę. Tak, tylko ja muszę tym prowadzić. Nigdy nie prowadziłem kampera. On jest ogromny, ale tu wąsko. A ja się cieszę, będzie niesamowita przygoda. Aha. Tato, przestań. W końcu to automatik. Uwielbiam takie spontaniczne wyprawy. Nie sądziłam, że pojedziemy na wycieczkę kamperem w Halloween. Co? Dzisiaj jest Halloween? Zapomniałeś? No wiesz co, słyszałem kiedyś historię ludzi, którzy wyjechali kamperem w podróż w Halloween. Zaparkowali sobie na polanie, ale nie wiedzieli, że kiedyś tam było cmentarzysko. I co, i co? I słuch po nich zaginął. Ja tak nie chcę. A, gdzie przestań straszyć dzieci. Ja nie straszę, kolega mi o tym powiedział w pracy. Chyba nie kłamał, nie? To nie parkuj po prostu na opuszczonych cmentarzyskach. I dojechaliśmy nad jezioro Żywieckie. To będzie idealne miejsce. Jesteśmy na miejscu! Ale się cieszę! Patrzcie, nawet możemy zrobić ognisko. Chodźmy na dół na jeziorko. Jaki tu piękny widok! No, nawet są kaczuszki. Jak fajnie, że przynajmniej w parkach i lasach nie trzeba nosić maseczki. No
nad jeziorko, a ty rozpakuj wszystko. Na szczęście jest tu dość pojemny bagażnik. Tak w ogóle kampera wypożyczyliśmy w firmie BSK. Mają naprawdę fajne kampery. Zastanawiacie się skąd wiem, jak to wszystko rozłożyć? Zrobili mi szkolenie. Teraz na firmie wyda się, że nie jestem zbyt pojętnym uczniem. Jesteśmy po sezonie w lesie na polu namiotowym i wszystkie przyczepy są zupełnie puste. Tata rozłożył duży kamper, to ja rozłożę kamper Barbie. Każdy ma tutaj swoje łóżeczko. Kto chce na basen? Co, oni mają basen w swoim kamperze? Dlaczego my nie mamy? Kochani, mamy przecież jezioro. Łacienka jest wolna. A ja rozpalam ognisko. Widzieliście już room tour kampera Barbie, a teraz zobaczycie room tour naszego kampera. No więc tak, tutaj jest nasza jadalnia, kuchnia, tutaj mamy zlew, kuchenkę i jest tu mnóstwo ukrytych szafek. Na przykład tu i też tu, tu też. Mamy nawet lodówkę z zamrażarką. Tutaj zamrażalnik, lodówka. Tutaj śpią rodzice. Patrzcie, oni też tu mają pełno szafek. Mam nadzieję, że tej nocy będzie widać gwiazdy. A my śpimy tam u góry, patrzcie na to. A teraz najważniejsze, łazienka. Tutaj mamy umywalkę, kibel, prysznic. Pa, a to jest centrum dowodzenia taty. I te fotele się obracają. A tutaj są nasze kupy. Cześć, żonka. Nie. Żonka, mogę dokładkę? Nie mamy więcej. Czułem, że tak będzie, dlatego się zaopatrzyłem w odpowiednie narzędzia. Dzieciaki, pora na polowanie. O nie, muszę go powstrzymać. Na pewno sobie zrobię ksywdę. Tata, nie poluj na zwierzątka. Przykro mi, kotku, jestem głodny. O, chyba coś widzę. Czekaj, tata! Zobaczcie, naprawdę chciałam uratować tego dzikiego kurczaka. Ha, idealny strzał. No takim obiadkiem to się naje. Dzieciaczki! Co tam ma kurczaka? Lubicie pianki, bo ja tak. Ale to jest pycha. Mamy takie ognisko jak Barbie, więc są i pianki. Tata, co ty robisz? No jak to co, grilla? Andrzej, ty wiesz, że w tym kamperze jest grill gazowy? A teraz mi to mówisz. Tak się namęczyłem. Przynajmniej pianki były dobre. Ja wolę ognisko. Ale ogień! A dzieciaki, pójdźcie jeszcze pod drzewo, bo zaraz gaśnie. Już się robi, tatuś. Sala, patrzcie, jakie jest gałązka. To nie jest gałązka, to kość. Może tutaj było kiedyś cmentarzysko. Co? Cmentarzysko? Chodźmy stąd. A jednak kurczaczek nam się udał. Wygląda pycha. Widziałaś, rodzice śpią. Słyszałeś, co to było? Boże duchy. Nie no, przecież zaparkowaliśmy na polu namiotowym, a nie na opuszczonym cmentarzysku. A może tutaj kiedyś był cmentarz? Mam nadzieję, że nie. Słyszałeś? Ja się boję. Musimy obudzić rodziców. Tata, obudź się, obudź
się! Jeszcze poproszę dwa placuszki. Chyba to muszę sprawdzić sama. Wyjdź na talko. Dzięki, jakbyś widział jakiegoś ducha przez okno, no to krzycz. Tak szybko zarosło pajęczynami? Co? Tej pajęczyny też tu wcześniej nie było. Ale obleśny pająk. Co to było? Daję głowę, że coś tam widziałam. Zaraz, on przecież nie jest prawdziwy. Chyba ktoś sobie ze mnie robi żart. Przecież duchy nie istnieją. Wracam do kampera. W środku lasu przecież nie ma przebierańców. To muszą być prawdziwe duchy. Cukierek albo psikuś. Proszę. Mogę już iść? Aha. Lepiej nic nie powiem Wiktorowi, nie umiałby zasnąć. I czy sala były tam jakieś duchy? Nic tam nie było, Wikuś, to na pewno jakiś pies albo kot. Się spało, tylko śniły mi się jakieś tańczące duchy. Ale piękny widok! O, dzień dobry, kochanie. Wyspałaś się? No, to łóżko jest super wygodne, ale już bym coś zjadła. Dobrze, śmigaj do łazienki się ubrać, a ja już coś przygotuję. Okej. Cześć. Dajcie się pospać. Nawet w kamperze nie dadzą się wyspać. Wiktor, skąd to tu się wzięło? To twoje? Nie, tutaj było od rana. Myślałem, że to twoje. O, to chyba nie był sen. Zostawimy tego dynka na dworze. Przecieka. Wcale się nie, to jest motorówka. O, ja cię cały Ken jest mokry. Chciał popryć. Cię topi. O, tu jesteście. Pakujcie kamper. Niestety musimy już wracać do domu. Co? Nie możemy jeszcze jeden dzień zostać? Wrócimy. Please. Chodźcie. No dobra. Super wyprawa, ale niestety już musimy się zbierać do domu. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie dużo łapek w górę. A jeśli chcecie więcej wypraw kamperem, zostawcie 40 tysięcy łapek w górę. Wierzę w was. Pa! Dają się na to nabrać. Cześć, dzisiaj ja jestem dziadek. A wiecie, że to tylko naklejka. Simba!